Rozdział czwarty. Pan Grant powiedział wszystko, co miał do powiedzenia i odszedł, zginając się w ukłonach. Ania stała przez chwilę na progu z rosnącym niepokojem, zastanawiając się, gdzie też mogą być jej podopieczni. Do furtki zbliżała się zagniewana pani, trzymając za rękę sponiewieraną i szlochającą ludzką istotę. – Panno Shirley, gdzie jest pani Raymond? – spytała pani Trent. – Pani Raymond jest… Muszę się z nią widzieć. Niech zobaczy na własne oczy, co jej dzieci zrobiły z biedną, bezbronną, niewinną Ivy. Niech pani na nią spojrzy, panno Shirley. Niech pani patrzy. Ach, pani Trent, bardzo mi przykro. To wszystko moja wina. Pani Raymond nie ma w domu i ja obiecałam przypilnować dzieci, ale przyszedł pan Grant. To nie pani wina, panno Shirley. Do pani nie mam żalu. Nikt nie może sobie poradzić z tymi dzieciakami z piekła rodem. Cała ulica je zna. Skoro pani Raymond nie ma w domu, nie ma sensu, żebym tu sterczała. Zabieram moje biedne dziecko do domu. Ale pani Raymond jeszcze o tym usłyszy. Oj, usłyszy. Niech pani sama posłucha. Co oni robią, panno Shirley? Obdzierają się nawzajem ze skóry? Z domu dobiegały przeraźliwe piski, wrzaski i porykiwania. Ania pobiegła na górę. W przedpokoju zobaczyła kłębowisko tarzających się, wierzgających, gryzących, drapiących i szarpiących ciał. Z trudem rozdzieliła walczące bliźniaki. Kiedy jej się to wreszcie udało, złapała Geralda i Geraldinę za ramiona, spytała, co to ma znaczyć. – Ona mówi, że muszę zostać chłopakiem Ivy Trent – burknął Gerald. – Bo musi! – krzyknęła Geraldina. – Nie będę! – Musisz! – Dzieci! – przerwała im Ania. W jej głosie było coś, co je natychmiast uspokoiło. Kiedy podnieśli wzrok, zobaczyli pannę Shirley, jakiej jeszcze nie znali. Po raz pierwszy zetknęli się z siłą autorytetu. – Geraldino! – powiedziała Ania – pójdziesz na 2 godziny do łóżka, a ty, Geraldzie, spędzisz ten czas w schowku przy wejściu. Ani słowa. Zachowaliście się okropnie i musicie dostać za to karę. Wasza matka zostawiła was pod moją opieką i dlatego musicie mi być posłuszni. W takim razie proszę nas ukarać razem, powiedziała Geraldina i zaczęła płakać. Właśnie, nie ma pani prawa nas rozdzielać. Zawsze byliśmy razem, wtórował jej Gerald. Ale teraz będziecie oddzielnie, odparła Ania, nie tracąc spokoju. Geraldina posłusznie rozebrała się i weszła do łóżka. Gerald potulnie wszedł do schowka w przedpokoju. Schowek był duży, z oknem i krzesłem, więc nikt nie mógł nazwać tej kary nadmiernie surową. Ania zamknęła drzwi i usiadła z książką przy oknie w holu. Przynajmniej przez 2 godziny będzie miała trochę spokoju. Kilka minut później Ania zajrzała do Geraldiny i stwierdziła, że dziewczynka śpi i wygląda we śnie tak ślicznie, że Ania pożałowała swojej surowości. Pomyślała jednak, że drzemka dobrze dziecku zrobi. Postanowiła, że kiedy Geraldina się obudzi, będzie mogła się ubrać, nawet jeśli 2 godziny jeszcze nie miną. Po godzinie Geraldina nadal spała. Gerald zachowywał się tak cicho, że Ania doszła do wniosku, że postanowił przyjąć karę jak mężczyzna i że jemu również można już wybaczyć. W końcu Ivy Trent jest próżną małpką i potrafi zaleźć za skórę. Kiedy Ania otworzyła drzwi schowka, okazało się, że w środku nie ma Geralda. Okno było otwarte, tuż pod nim był dach ganku. Ania zacisnęła usta. Zeszła na podwórko, ale Geralda nigdzie nie było widać. Zajrzała do zagajnika i wyszła na ulicę, ale po Geraldzie nie było ani śladu. Pobiegła na drugą stronę ogrodu i wyszła przez furtkę na ścieżce prowadzącą przez zarośla do małego stawu na polu pana Roberta Creedmora. Gerald pływał w małej, płaskodennej łódce pana Creedmora, odpychając się od dna długim kijem. W chwili, gdy Ania wychodziła z zarośli, kij, który ugrzązł w mule, przy trzecim szarpnięciu wyszedł nieoczekiwanie lekko i Gerald wpadł do wody. Ania mimowolnie krzyknęła ze strachu, chociaż nie było powodu do obaw. Woda w najgłębszym miejscu stawu sięgała Geraldowi zaledwie do ramion, a tu, gdzie chłopiec wpadł, zakryła go tylko do pasa.
Chłopcu udało się stanąć na nogi. Wyglądał teraz dość głupio za rolą mokrych włosów przyklejonych do głowy i ociekających wodą. Nagle krzyk Ani powtórzył się echem za jej plecami. Z pomiędzy drzew wybiegła Geraldina w koszuli nocnej i pobiegła prosto na nieduży pomost, do którego przywiązano łódkę. Krzycząc przeraźliwie – Gerald! – dziewczynka skoczyła i wylądowała w stawie obok brata, zatapiając go powtórnie. – Geraldzie, utonąłeś! – krzyczała Geraldina. – Utonąłeś, kochany! – Nie, nie, kochanie! – uspokajał siostrę Gerald, szczękając zębami. Dzieci przytuliły się do siebie i serdecznie uściskały. – Chodźcie tutaj w tej chwili! – zawołała Ania. Bliźniaki wyszły na brzeg. Wrześniowy dzień, z początku ciepły, po południu zrobił się zimny i wietrzny. Bliźniaki drżały. Ich twarzyczki były fioletowe. Ania, nie komentując tej sytuacji ani słowem, szybko zaprowadziła dzieci do domu, rozebrała je i położyła do łóżka pani Raymond, wkładając w jego stopy termofory. Bliźniaki nadal miały dreszcze. Czyżby się przeziębiły? Może rozchorują się na zapalenie płuc? Powinna się pani nami lepiej opiekować, panno Shirley, powiedział Gerald, szczękając zębami. Oczywiście, że tak, przytaknęła Geraldina. Ania, bardzo zdenerwowana, zbiegła na dół i zadzwoniła po lekarza. Zanim przyszedł, bliźniaki już się rozgrzały. Doktor stwierdził, że nic im nie grozi, powinny jednak poleżeć jeden dzień w łóżku. Lekarz wyszedł, ale po drodze spotkał wracającą ze stacji panią Raymond. Kiedy ta wbiegła do domu, była blada i bliska histerii. Och, panno Shirley, jak pani mogła narazić moje skarby na tak wielkie niebezpieczeństwo? My to samo jej mówiliśmy, mamo, stwierdziły bliźniaki zgodnym chórem. Zaufałam pani, mówiłam. Nie widzę w tym, co się stało, swojej winy, powiedziała Ania, a jej spojrzenie było zimne jak jesienna mgła. Z pewnością dojdzie pani do tego samego wniosku, kiedy się pani nieco uspokoi. Dzieciom nic nie grozi, tylko z ostrożności wezwałam lekarza. Gdyby Gerald i Geraldina byli posłuszni, nie doszłoby do tego wypadku. Sądziłam, że nauczycielka będzie potrafiła zdobyć sobie autorytet w oczach dzieci, powiedziała pani Raymond z goryczą. Może w oczach innych dzieci, ale nie pani małych diabląt, pomyślała Ania, ale powiedziała tylko: skoro już pani wróciła, chyba mogę pójść do domu. Nie sądzę, żebym mogła jeszcze w czymś pomóc, a mam na dzisiejszy wieczór sporo pracy do zrobienia. Bliźniaki jak jeden mąż wyskoczyły z łóżka i objęły Anię ramionami. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu znów będzie pogrzeb, zawołał Gerald. Lubię panią, panno Shirley, i mam nadzieję, że będzie nas pani pilnowała zawsze, kiedy mama wyjedzie. Ja też, zgodziła się z bratem Geraldina. Wolę panią od panny Prutty. Ja też bardzo wolę, przytaknęła Geraldina. Napisze pani o nas w gazecie? Spytał Gerald. Prosimy, przytaknęła Geraldina. Z pewnością chciała pani dobrze, przyznała pani Raymond drżącym głosem. Dziękuję, odparła Ania lodowatym tonem, usiłując uwolnić się z uścisku dwóch par rąk. Ach, nie sprzeczajmy się z tego powodu, poprosiła pani Raymond z oczami pełnymi łez. Nie cierpię nieporozumień. Oczywiście, odparła Ania najbardziej wyniośle, jak tylko potrafiła, a Ania, kiedy chciała, umiała być naprawdę wyniosła. Nie ma żadnego nieporozumienia. Przypuszczam, że Gerald i Geraldina dobrze się dzisiaj bawili, chociaż pewnie nie można by tego powiedzieć o biednej Ivy Trent. Ania wróciła do domu, ale czuła się tak, jakby przybyło jej w ciągu tego dnia kilka lat. Pomyśleć tylko, że kiedyś uważałam Tadzia za psotnika, pomyślała. Ania znalazła Monikę w ogrodzie zbierającą spóźnione bratki. Zaczynało już zmierzchać. Moniko Rosso, dawniej uważałam, że powiedzenie dzieci powinno być widać, a nie słychać jest zbyt surowe, ale wreszcie je zrozumiałam. Biedactwo. Zrobię panience porządną kolację, powiedziała Monika Rosso, ale nie dodała,
A nie mówiłam?